Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. Dawno już nie nagrywałem niczego z Anastazji. Znalazłem dość fajną talię w standardzie, taki Creepy Link Deck, czyli talia na okaleczeniach. Trochę inna wersja od tej wersji, którą jakoś czas temu publikowałem na kanale, więc wrzucę to do top decków, no, biorąc pod uwagę, że gra się tam naprawdę bardzo dobrze w standardzie, no, można to po prostu zaliczyć do takiego top decku spokojnie. Mamy tutaj tak, 60 kart, 4-2-1 to jest, z wydarzeń 4 razy Wielkie Łowy, 4 razy Tydzień Najemników, 37 stworzeń, 4 razy Ghoul, 2 razy Wampir, 4 razy Lisz, 4 razy Szkielet Księżycowego Edwabiu, 2 razy Rycerz Wampirów, 4 razy Czeladnik Wieczności, 4 razy Mentor Wieczności, 3 razy Pajęczy Strażnik, 3 razy Uczeń Wieczności, 4 razy Kościotrup Sługa, 2 razy Uczony Wieczności, ale tak do końca nie jestem przekonany, czy chcę tą kartę grać, ale na razie niech będzie. Jakaś tam pasywka, powiedzmy, przydatna czasami jest, tak naprawdę. Statystyki, no też ma nie najgorsze, to zawsze te 6 punktów, więc przeżyje, powiedzmy, ten gniew Arkata. Do tego Atropos, to tyle ze stworzeń, 4 zaklęcia, 4 razy głupia śmierć, 8 łutów szczęścia, 4 razy bezlitości dla słabych, plus 4 razy rytuał osłabienia. Do tego jeszcze 2 mogilniki. To by było tyle, jeżeli chodzi o talię, a widzimy się za moment na polu bitwy. No to lecimy. Pierwszy pojedynek z Morganem. Dość fajny pojedynek, szczerze mówiąc. Zobaczycie sami. Pierwsza tura standard. Koleżka sobie zagrywa po borce dziesięciny, a jakiegoś wampira. Tak jak widać, jest to talia bazująca na wskrzeszaniu stworzeń za pomocą aniołów, jeżeli chodzi o Morgana. Nie wiem, czy on ma jakieś zaklęcia, szczerze mówiąc nie przypominam sobie, czy on grał jakieś zaklęcia, czy nie. Okej. Okay. Za 2, za 3 zagramy sobie Mentora Wieczności, który będzie dość... no, będzie niezłą robotę robił w tej grze, powiedzmy. Specjalnie zagrałem go szybko, żeby jak najwięcej udało się na nim nastakować, powiedzmy, tych liczników, bo on za każdego stwora, którego uśmiercimy, a który ma na sobie, czy też miał na sobie liczniki okaleczeń, on dostaje plus 1 ataku, więc sami zobaczycie, co się będzie fajnego działo z tym mentorem. Poza tym, no tak jak mówię, opłaca się go grać dość wcześnie, jeżeli go dostamy, po to właśnie, żeby nastakować na nim liczników. Żeby jego atak był, powiedzmy, przyzwoity. Dobra, co tutaj koleżka ma? No zaklęć nie ma, tak jak widać. To jest chyba jakieś 5-1... No może nie 1, 5-3... 5-3-3, coś takiego. Coś w tym stylu, ten Morgan. Tylko pytanie, czy on gra zaklęcia, czy nie? Czy tylko same budynki i stwory? Ewentualnie łuty szczęścia jeszcze. Dobra, głupia śmierć, kurczę w giermka. Ten deck jest właśnie bardzo fajną kontrą na przystań, ponieważ, no tak jak wiadomo, przystań, jeżeli chodzi o atak ich stworzeń tej frakcji, no to powiedzmy nie grzeszy tym atakiem, więc no nie jest za silna. Jest raczej taka defensywna frakcja. Więc można szybko, powiedzmy wykończyć jakieś parę stworów, można zabić za pomocą właśnie tej głupiej śmierci, która nam zabija stworzenie, które ma jeden lub mniej ataku. Tak jak na przykład giermek. No dobra, co tutaj koleżka zagrał? Kaplicę Elrata. Czyli tam się szykuje do kombosa, powiedzmy, z tym aniołem miłosierdzia, do wskrzeszania go. Chcę z niego zrobić, powiedzmy, taką nieśmiertelną kartę. Żeby go w momencie, gdy zginie, to żeby... może jak to powiedziałem, w kaplicy jego karta ląduje na szczycie biblioteki. Właśnie, no, czyli taki anioł po prostu nie ląduje na cmentarzu, tylko ląduje na szczycie biblioteki, a w momencie, gdy gracz go zagra, to wtedy wraca mu karta losowa z cmentarza na rękę. Więc dość spoko, bo ten deck jest już raczej dobrze znany, ten Morgan. Na tych aniołach miłosierdzia i na kapliczkach Elrata. Dobra, ja sobie zagram, kurczę, Szelednika Wieczności, który ma całkiem fajną pasywkę. No tam cała ta talia Anastazji to taki fajny kombos, powiedzmy. Dość sporo synergii pomiędzy kartami jest. Wszystko bazuje właśnie na tych licznikach okaleczeń.
A nasz, kurczę, mentor wieczności zaczyna już stakować, powiedzmy, punkty ataku. A kolej za to zagrywa tonę, kurczę, kapliczek i tonę... tonę aniołów, powiedzmy. Okej, no teraz mogę... Tydzień najemników wypadałoby odpalić chyba. Pytanie tylko, czy zadziała. Najlepsza opcja oczywiście nie zadziała, bo trzeba miałoby zadziałać. Teraz też nie zadziała. No niestety, udałoby się szczycić anioła. Poza tym tego anioła też udałoby się zabić, więc no sporo jednostek by zginęło. Niestety nie dało rady. Myślałem, że ta gra szybko mi pójdzie. Czy nie, anioła uda się tak jak widać szczycić, bo zabije tego typka. On dostanie licznik i przy okazji zginie, więc to się zaliczy mentorowi. Ten truposzczak z licznikiem. I mentor dostanie plus jeden. No, trzeba sporo zwracać uwagi na kolejność ataków tymi jednostkami, tak żeby w odpowiednim momencie nakładać liczniki i jeszcze je zabijać, tak żeby ten mentor dostawał właśnie te kolejne liczniki ataku. Więc trochę trzeba na to zwracać uwagę. Dobra, ma już 5 ataku, 3 liczniki już nazbierał. 5-7, więc mogę w ciągu jednej tury już wykończyć takiego anioła. Problem tylko w tym, że on cały czas będzie, kurczę, lądował na szczycie biblioteki, przez to, że jest zagrany właśnie w tej kapliczce. Tak jak widać, nasz mentor już ma 7 punktów ataku, 5 liczników, więc jest nieźle. A biorąc pod uwagę, że koleś nie gra, to chyba zaklęć w ogóle, no to będzie miał spory problem z usunięciem tej karty. No, jedyna opcja to jakiś most. Pytanie, czy dostanie jakiś most. 4 HP zostało Morganowi, no tylko tyle, że ma teraz 9 surowców, trochę kart na ręce. Zawsze może się jakoś wyleczyć. Ja mógłbym skończyć turę. O, właśnie. Dobra, no zaklęć kogoś nie ma. Dobra, zagrał trochę jednostek. Staki się jakieś nazbierały. Teraz tak, wypadałoby zabić stak na początku, bo on znowu dostanie licznik, stak zginie. Nasz mentor wieczności znowu dostanie plus jeden do ataku. Plus jeszcze zabijemy tego anioła też tym kościotrupem. To dostanie plus 2, będziemy mieli 9 ataku już w tej turze. Czyli no sporo. Zastanawiałem chyba, czy nie przełożyć za pomocą tego rytuału osłabienie te liczniki z tego kościotrupa. 10 surowców... 10 surowców, 10 najemników. Okej, no tak, mamy 9. No mogłem zaatakować tym jeszcze, to miałby 10 ataków, no ale to w sumie jest tak bez różnicy, bo to na nią zginie. Bo już uzbierało się 11 punktów ataku. No 10, bo jest tydzień surowców jest odpalony. Dobra. Okej, no. Przeżył mu, kurczę, ten krzyżowiec skarbnik. Ale tych liczników chyba nie chcę przekładać, jak na razie. No, miałem sporo szczęścia, że koleś nie grał tutaj zaklęć żadnych i też nie dostał żadnego mostu. Mógłby mostem po prostu wywalić mi tego mentora wieczności i... Gra, no powiedzmy, no nie byłaby tak fajna jak była. Dzięki temu mentorowi praktycznie mogą każdą jednostkę zabić w pierwszym podejściu, więc no dość fajnie. A tylko problem w tym, że on z uporem maniaka zagrywa tanią miłosierdzia w tych kapliczkach Elrata, więc... No, to jest jedyny problem. A, na cmentarzu nie ma żadnej karty już, więc no, nie wskrzesi zbyt dużo za pomocą tych aniołów. Dobrałem kartę. Czy to był dobry pomysł? Dobra, tydzień starszych raz. Bach, zabijemy. Ten ma 11. 12, bach. No w sumie mogę go wykończyć w ciągu jednej tury, ale niestety nie mam jak. Nie mam żadnego zaklęcia, nie mam głupiej śmierci. Tak bym mógł po prostu nałożyć liczniki okaleczeń do tego anioła i wykończyć go jakąś głupią śmiercią i tyle.
i zaatakować za te 12 czy tam 13 punktów ataku, no ale niestety nie ma takiej opcji na razie. No ale tak czy siak mogę zrobić z tego powiedzmy jakieś OTK, takie mniej więcej. Ten Morgan wyleczył sobie co najmniej z 15 punktów życia, więc powiedzmy, że miał te kurcze... miał te 35 punktów życia. Naprawdę sporo już tych punktów odzyskał. No dobra. Niestety dalej nie mogę, kurczę, blade. Zafundować sobie zaklęcia. Znaczy, nie mogę go zabić jeszcze chyba w tej turze. Mogę? Więc jest ten typek. Czego mogę zabić w tej turze? No, ale mogę go zabić w tej turze. O Boże. Starczyło nałożyć licznik i zaatakować. Zagrać tego, zabić anioła i bym go zabił w tej turze. No i co, jeszcze poczekamy na zwycięstwo. No Boże, będzie wskrzeszał i wskrzeszał tych truposzczaków z cmentarza. No dobra, tak czy siak w tej turze już na pewno go mogę zabić. Teraz tak, licznik, bach, no turę później. To zabijamy anioła, 18 tydzień na imniku. Nie zadziałał. No i minus 5, tak jak widać, więc no... Udało się nastakować sporo liczników. Koleś... No miałem sporo szczęścia, bo koleś nie dobrał żadnego mostu, a prawdopodobnie chyba grał w tej talii. Skoro grał na łutach szczęścia. Zaklęć chyba nie grał, ale mosty pewnie miał. Można tak chyba spokojnie założyć. Więc no dość sporo szczęścia miałem, że... Koleżka nie wywalił mi tego mentora mostem żadnym. Dobra, to tyle, znaczy to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszy pojedynek. Widzimy się za chwilę, będzie kolejny pojedynek. Okej, tym razem Cyryl. W pierwszej turce niespecjalnie coś mogłem zagrać. Dobra. Lisz, koleś... No, ale koleś miał pocisk. Co już go w ogóle nie rozumiem, co on tutaj zrobił. Miał pocisk i miał, kurczę, maniaka, no serio? Jeszcze kryształ, kurczę, smoczy. Te nie kminie typa, co on tutaj zrobił. Aha, on chciałbym zagrać tego, on tak... Strasznie bardzo chciał tego zagrać, no dobra. Okej. No ja nie wiedząc, że koleś ma na łapie pocisk, tak, doszedłem do wniosku, że skoro w pierwszej turze go nie użył, to pewnie go nie ma, więc sobie zagrałem tutaj Lisza, tutaj nowonarodzonego wampira, który no, mógłby zginąć, gdyby się zdecydował na ten pocisk. Jeszcze ma rozwidlony, no, spoko. Nie pamiętam, co on teraz zrobił, zobaczymy. Aha, piekielny imp, no dobra. Chyba chce szybko bardzo zagrać ten ołtarz wolnych magów na tym kurczę żywiołaku. Coś mi się widzi. Tego tak ciśnie z tymi stworami różnych szkół magii. Nie? Też no to zresztą w sumie to jest tylko magia ognia tak naprawdę na razie. Okej, okay, cztery surowce. Mam ucznia wieczności, więc no można go zagrać albo tutaj, albo tutaj. Ale lepiej u góry. Co nas Cyryl wymyśli? No, wymyśli pocisk, okej. Wymyślił pocisk. No to tak czy siak jeszcze nie jest w stanie zabić tego ucznia, więc... Nie wiem, co on kombinuje, szczerze mówiąc. Ołtarz wolnych magów. No co to było, Jezus Maria? Przecież mógł zabić tego typka, Chryste. Po co on go tu przestawił? Tego maniaka, nie mam pojęcia, więc zabić tego ucznia wyczności.
Okej. Trochę dziwnie gra ten typek, ale dobra. Pięć surowców. Mogę tak, licznik okaleczeń nałożyć na tego żywiołaka, będzie miał 0. Później zagrać czeladnika, choćby tutaj, ma 6 HP, więc powinien przeżyć ten atak impa i tego kurczę maniaka. No i tak właśnie robię chyba. No i wbiję kolośce, wbiję kurczę Cyrilowi 5 damage'u. Przy okazji pozbędę się kurczę stwora z ołtarza wolnych magów. Bach, bach, miał. Cyryl zostanie na 8 hapsach. Co teraz, panie Cyryl? Wow. Zdecydował się na pocisk. Okej, okay, no ma 8 HP. Dwa surowce mu zostały, nic nie zagra, nie może nic zagrać. Tutaj impem sobie zaatakuje, zabije mi tego typka. No jak dostanę tydzień najemników, to jest GG, no i dostaję tydzień najemników. Tylko jeszcze muszę go odpalić. Tak, widziałem, widziałem. No, to dawaj, tydzień najemników i leci. Bach, bach. Wszedł bez problemu. No jest GG. Dość szybko, tak jak widać, 4,5 minuty, 6 tur. Można szybko. No ale tak jak koleś grał, no to tak troszkę... Nie ma co się dziwić, że tak szybko udało mi się zwyciężyć, bo trochę dziwnie grał. Nie, ten z tym maniakiem i z tym kurczę liszem to było jakieś dziwne na początku. Zamiast zwalnąć pociskiem, miał jeszcze kurczę smoczy kryształ, więc zawsze mógł coś tak zagrać, to on, nie wiem, uciekł maniakiem, nie mam pojęcia po co. Bardzo chciał zagrać tego kurczę żywiołaka, no to wziął i zagrał go, no ale chyba przez to przegrał grę. Okej, to by było na tyle, dzięki wielkie. Myślę, że jeszcze z tej Anastazji coś wrzucę. Nie mam zbytnio czasu teraz jakoś nagrywać tych odcineczków, więc normalnie bym pewnie trzecią walkę nagrał, ale teraz jakoś się z czasem nie wyrobiłem, więc muszę skończyć na dwóch pojedynkach. Także dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, bye bye.